Cześć, zestaw numer 20, podsumowanie i szybki pomiar wszystkich parametrów zestawu, i na koniec kilka zdań na temat tego, co było nietypowego, uszkodzone, co ciekawego tu zastałem, jak to wyglądało. Więc najpierw zaczniemy od sprawdzenia heterodyny, jak widać, na mierniku 25V, 108 MHz z generatora, dioda stereo się świeci, zero detektora wstrojone. ARC wyciszanie wyłączone, czyli tak jak się powinno to sprawdzać. Sprawdzimy sobie czułość. Minus 88 dWM -ów. to jest dla 108 MHz. Jedziemy na dół. Zero wstrojone. 3 Volty. minus osiemdziesiąt dla 75 87, osiemdziesiąt siedem, przepraszam, osiemdziesiąt siedem megaherca mamy minus osiemdziesiąt siedem Dobra na szybko, widzicie, ktoś łaził mnie na górze. Eee, sprawdzimy, czy działa wyciszanie. Oczywiście, w tej chwili jest do generatora podłączony, więc chyba tylko jedną stację jestem w stanie znaleźć. Nawet nie pamiętam, gdzie ona jest. Jest. Wyciszanie działa, jak widać. Wskazówka opada do zera. Eee, ARC sprawdzimy na tej stacji. Jak widać, dociąga. Ok. Dobra, więc mamy sprawdzone te parametry. Sprawdzimy sobie jeszcze to, co było. Jak przyszło do mnie? Rozglądam się tutaj z tyłu za moją tabelą. Więc tak, jak to wyglądało, jak to do mnie przyszło. Już sobie Patrzę na kartce, wybaczcie. Oczywiście film jest nudny i tak naprawdę tylko głównie dla właściciela, więc wybaczcie, ale staram się te filmy kręcić, żeby mi ktoś ewentualnie też nie zarzucił, że zrobiłem jakąś manianę. Więc dla 3V, czyli dla 87,17, bo taką częstotliwość odbierała dla 3V ta głowica, było 78 dBm. -ów. 78 czyli minus 78, czyli było 28,2 mikrowolta, czyli lepiej niż producent zalecał. Znaczy, zalecam, lepiej niż producent deklaruje, może w ten sposób. Ja osiągnąłem dla 3 V minus 87, minus 87, czyli 10 mikrowoltów czułość. Widać znaczna poprawa czułości na dole. Na górze było dla 25V, głowica odbierała 107,56 Mhz i czułość miała na poziomie minus 68 dBm, czyli 89 mikrowoltów, no i tutaj, jak to się mówi, szału nie było. W tej chwili dla mm, 25V mamy minus 88, Minus 88 to jest 8,91, taką czułość uzyskałem. Czyli nawet widać, że na górze głowica ma minimalnie lepszą czułość. Oczywiście 1 mikrowolt w skali procentowej to jest tam dosłownie e, kilka procent. Tak więc jak widać parametry zdecydowanie są dużo lepsze niż były. Przejdźmy teraz do sprawdzenia stereodekodera, bo tak naprawdę tu... Stereo dekoder. będzie nam kończył taki szybki test tego zestawu. A na koniec, jak nie zapomnę, oczywiście opowiem Wam co ciekawego tu było uszkodzone. Ok, więc kto się mówi, zmieniamy kadr i zaraz będziemy sprawdzać kolejny parametr. Wybaczcie, znowu kręcę pod światło, ale myślę, że widać 0,5, 0,6%. Oczywiście przypominam, że jest to mój Radmor. Żeby nie było zero detektora wstrojone Przypominam, Radmor absolutnie bez żadnych przeróbek, tak jak fabryka go wypuściła Nic tutaj nie ma, nie jest kombinowane Jak widać, da się uzyskać bardzo niskie zniekształcenia nieliniowe Przy poprawnie zestrojonym zestawie Natomiast powiem Wam tak Myślę, że jeśli ktoś już uzyska poniżej 1,1% Zniekształcenia nieliniowe to według mnie nie ma co dalej walczyć, kopić, kruszyć. To jest absolutnie bardzo fajny wynik, i nie przesadzajmy, nie brnijmy w jakieś absurdy. Teraz pokażę, jak działa separacja, czyli obydwa kanały lewy, prawy, przeciwfaza. Jak widać, działa to bardzo dobrze. E, tyle z tego tematu, jeśli chodzi o. Ten zestaw. Teraz przełączę sobie o, coś innego. I dwa zdania na ten temat, co tu było, jak to było? Wybaczcie, znowu kręcę lekko pod słońce, tak jest, że okna są od strony południowej, tak się kiedyś domy budowało. Yy, więc tak, zestaw jak do mnie przyszedł, to był przestrojony, tak jak widzieliście. Jeśli chodzi o czułość, tak jak było widać, dosyć nierówno było to przestrojone. Nie był idealnie pokryty zakres częstotliwości. Przy 3,25 V zostało to, tak jak było widać, przed chwilą poprawione. I z takich ciekawostek, jeśli dobrze pamiętacie, ja już sobie zacząłem na kartkach zapisywać, bo moja pamięć jest taka jaka jest, wszyscy wiedzą. W stereodekoderze był, może słuchajcie, ja to wyłączę, bo zaraz będę pokazywał z zegarkiem i żeby znowu ktoś nie powiedział, że z zasad BHP nie przestrzega. W stereodekoderze stereo obudowa tego filtra była wygięta, urwana była jedna nóżka. Ja nóżkę przylutowałem. Jak widać, teraz trzyma się bardzo dobrze. Rozpadł się potencjometr 217 w, na płytce pośredniej częstotliwości. To jest ten potencjometr, więc musiałem go naprawić. Właściciel wymienił wszystkie kondensatory elektrolityczne, chyba na całkiem dobrej jakości. Już w to, jak to się mówi, nie wnikałem za bardzo, więc one zostały. Ale zapomniał właściciel o jednym kondensatorze. Tutaj w płytce pośredniej częstotliwości od spodu jest przylutowany kondensator elektrolityczny 10 mikrofaradów, więc ten kondensator został uzupełniony. Przepraszam bardzo, tu widzicie znowu, pokazuje płytkę automatyki, a e, dobrze mówię, już dzisiaj. Znowu zacząłem myśleć o czymś innym. Oczywiście, że on jest w PPC dolutowany od spodu, więc znowu pokazywałem płytkę automatyki. Natomiast oczywiście wiadomo, że chodzi o płytkę pośredniej częstotliwości. Więc kondensator został uzupełniony i działa bardzo dobrze. Tak jak było widać ten zestaw. No i najciekawsza najciekawszy brak, ja wam nie zdążyłem już chyba w tym filmie, w którym było przyjęcie do serwisu, pokazać, że. Tutaj w głowicy zamiast kondensatora 3.30 pikofarada, który jest w torze ARC, nie było żadnego kondensatora, nóżki były tak ciekawie wygięte, były blisko siebie, tak jak pamiętacie, pojemność dwóch nóżek może mieć około 0.5 pikofarada, ARC działało bardzo, bardzo, bardzo wąsko. Teraz działa zdecydowanie lepiej. Także jeśli chodzi o ten zestaw, to tyle było usterek. Tak więc y, zasadniczo myślę, że jeszcze 2-3 dni testowania, wygrzewania, potem jeszcze raz poprawnie, y, znaczy sprawdzę poprawność parametrów. No i jeśli będzie wszystko ok, to zestaw wróci do właściciela. I jeszcze za chwilę sprawdzę tylko tutaj y, stereodekoder, bo nie wiem, czy osiągnąłem. Y, może inaczej. Przy sprawdzaniu stereodekodera, to też powiem Wam dla tych, którzy niekoniecznie wiedzą, mamy troszeczkę inną czułość, nazwijmy to sygnału audio, albo raczej poziom sygnału audio, który podajemy z generatora na wejście, załóżmy uniwersalne, a troszeczkę inny poziom sygnału będziemy mieli w momencie, kiedy podajemy sygnał z toru FM, do części wzmacniacza. Oczywiście tym potencjometrem można poziom audio w pewnym stopniu wyregulować. Natomiast jeśli wyregulujemy go zgodnie z serwisówką, to mimo wszystko nie zawsze te poziomy są wyrównane. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, popatrzcie na ten potencjometr, ja może wezmę, żeby stroika nie zniszczyć. żeby stroika nie zniszczyć yy... Załóżmy, że to jest nasze położenie zerowe. Co prawda ono wiadomo jest w tą stronę, tu mamy gałkę na pozycji 0, ale łatwiej będzie mi pokazywać w ten sposób. Czyli ja tu specjalnie wezmę wkrętak wysunę. W momencie kiedy podamy odpowiednie napięcie z generatora sygnałowego na wejście uniwersalne i wyregulujemy balans w takiej pozycji, żeby była pełna moc osiągnięta przez odbiornik, to może się okazać że jeśli tu jest, czyli mamy tu jeden skraj, tu mamy drugi skraj, może się okazać, że w tej pozycji będzie e, maksymalna moc osiągnięta. Natomiast w momencie, kiedy i dla tej mocy regulujemy oczywiście potencjometr balansu e, w pozycji e, powiedzmy takiej, gdzie obydwa kanały mają tą samą amplitudę. Natomiast może być taka sytuacja, że dla toru audio ten potencjometr na przykład będzie w takiej pozycji bądź w takiej no ale załóżmy, że będzie w takiej więc zakładając, że potencjometry regulacyjne głośności od telpodu nie zawsze są współbieżne więc żeby nie zrobić błędu, że będziemy regulować dla stereodekoder dla wartości przekręcenia potencjometru załóżmy takiej, a dla toru FM takiej. To może być taka sytuacja, że po prostu ta nieznaczna, ten nieznaczny ruch potencjometru między powiedzmy, mocą maksymalną toru FM a mocą maksymalną toru y, audio, że to będzie robiło różnicę. Więc y, dobrze by było podłączając generator toru sygnałowy na, który będziemy badali tor FM, zapamiętać w jakiej pozycji potencjometru uzyskaliśmy pełną moc i podając potem na wejście uniwersalne sygnał z generatora audio, zmieniając jego amplitudę, staramy się w tej samej pozycji osiągnąć moc maksymalną i wyregulować gałkę balansu, żeby no nie było sytuacji, że na przykład u mnie potencjometr jest rzeczywiście nieliniowy załóżmy w tej pozycji, a w tej już troszeczkę inaczej zakładamy oczywiście, że u klienta będzie lepsza sytuacja, więc pewnie niektórzy z Was zauważyli, że jak pokazywałem w tej chwili separację i parametry stereodekodera, to ten potencjometr nieznacznie zmienił swoją pozycję, więc ja za chwilę zrobię to zgodnie ze sztuką, natomiast chciałem Wam pokazać, że stereodekoder działa bardzo dobrze i już, żeby nie przedłużać filmu i nie regulować tego na wizji to zrobiłem taki meg natomiast za chwilę zrobię to zgodnie ze sztuką czyli podłączę generator siglenta, zobaczę przy jakiej maksymalnej przy jakiej pozycji storu FM jest osiągnięta maksymalna moc podam takie napięcie z generatora żeby w tym samym położeniu potencjometru od głośności ta moc była osiągnięta i w ten sposób jeszcze raz wyreguluję Wyreguluję tym potencjometrem, potem oczywiście sprawdzę jeszcze separację pozostałe elementy, więc to będzie koniec. Także po tych moich testach sprzęt, albo raczej zestaw, e, przejdzie kilkudniowe testy, po kilkudniowych testach wróci do właściciela. Także myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko, żeby nie przedłużać i nie robić tych odcinków półgodzinnych. Pół Postaram się teraz tak naprawdę tylko merytoryczne rzeczy pokazywać. I do następnego odcinka, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.